Doszły mnie słuchy o nowym update'cie w BloxFruits, który wprowadził nowy owoc. Czekajcie, muszę sobie to zobaczyć. Tak, mamy owoc Tyranozaura. Nie wiem, czy jest on jakiś taki giga OP, czy nie. Pewnie wy już wiecie. Okej, jest za 2350 Robuxów. Okej, za 4000 oczywiście jest Kitsune. Także mamy kolejną rzecz, którą trzeba przetestować. Plus udało mi się zdobyć kolejny owoc, bo jak widzicie mam troszkę mniej kasy, 847 000, ale przynajmniej udało mi się zdobyć burdę po raz kolejny. Także ja jestem z tego w miarę zadowolony. W ogóle chciałem też wam podziękować za 10 000 subów, już ponad 10 000 subów. Upewnij się, że subskrybujesz ten kanał, ponieważ lecimy dalej i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Polecam także dołączyć do mojej grupki, gdzie można kupić taki fajny symbol, który tutaj jest na koszulce za 5 Robux. Dobra, dzisiaj będę chciał na pewno kupić jakiś owoc, może dostanę tego Tyranozaura. Fajnie by było, nie? Ale z drugiej strony, jako że mam buddę, to pomyślałem, że w sumie mógłbym zjeść jakiś inny owoc, tylko na dobrą sprawę nie wiem, co by mi się tutaj przydało. Plus dowiedziałem się, że muszę polować na jakichś elitarnych piratów, z których mogą... O nie, on ma Tyranozaura, dobra, widzę go. Kurde, jak on fajnie wygląda. Ja sobie podejdę, mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje, ale serio, mega fajnie wygląda ten owoc. No, bardziej chyba chcę zdobyć ten owoc niż Kitsune teraz w tym momencie, tak żeby go sobie przetestować, bo mówię, dostałem informację, wiecie, są święta, a ja dostaję informację na Discord, ej, jest nowy update w BloxFruits i dodali nowy owoc Tyranozaura. Mówię, co? Jak to? Jak to jest możliwe? W ogóle mam cały czas oczywiście God's Huma na 596 poziom, jeżeli chodzi o moje punkty, to nadal nie rozdałem ich, ponieważ nie potrafię się zdecydować, w tym sensie wiem, że powinienem na przykład dać albo w Sworda, albo w BloxFruita, ale nie wiem, jaki build będzie po prostu tutaj najlepszy, jak to będzie działało. Właśnie, mogłem kupić od razu owoc i mogłem sprawdzić, jakie są owoce, a tego nie zrobiłem, ale spokojnie zrobimy to lada moment. Cały czas mi się mega podoba po prostu ten kolor aury, który tutaj mam i nawet zastanawiałem się, czy by nie zrobić takiego ultra grindowego odcinka, w którym bym farmił, nie wiem, przez w sumie wszystkie moje słabe owoce bym przetopił na fragmenty i później latałbym, w sumie to bym musiał i tak podzielić na parę dni, latałbym i zdobywałbym kolejne kolory aury. Ten jest najlepszy, ale w sumie z drugiej strony to jest jedyny, jaki mam, nie? Ale fajnie po prostu trafiło, bo jest naprawdę git. I tutaj podobno na tym zamku jest NPC, u którego możemy wziąć questa właśnie na pokonanie tych elitarnych piratów i wtedy oni się respią, znaczy oni... są po prostu zrespieni na całej mapie gdzieś, znaczy są miejsca po prostu, w których oni są i z nich może polecieć jakieś, znaczy mogą polecieć jakieś przedmioty i też jest szansa na jakiś ultra potężny miecz. Możliwe, że gadam głupoty, nie? To wolę powiedzieć, jeżeli coś powiedziałem źle, przekręciłem, to śmiało poprawiajcie mnie w komentarzu, ale jest tak, że wiecie, parę osób daje różne informacje i próbujesz wyciągnąć te cechy wspólne, więc na pewno kasę można zarobić w ten sposób. Właśnie, moja kasa to jest tragedia, 847 000. Ja chyba nawet mówiłem, że w kolejnym odcinku zrobimy sobie tego Humana V4, Aurę V2 i tak dalej, ale z drugiej strony, wiecie, mówię, nagrywam to zaraz po świętach, więc nie było za bardzo okazji, żeby sobie jeszcze tutaj pogrindować kaskę, ale spokojnie, wrócimy silniejsi, że tak powiem, i na pewno sobie to ogarniemy. I tutaj gdzieś powinien być, o, okej, chyba sobie jakieś rajdy robią, Elite Hunter czy coś w tym stylu, chyba to jest nawet, tak, Elite Hunter, zobaczymy, czy w ogóle będę miał questa. Ajajaj, czy chcesz bardzo trudne zadanie? Tak. A, nie mam żadnego zadania, wróć później. No to zastanawiałem się, czy właśnie nie powinno to działać w ten sposób, że jeżeli przepniemy się na inny serwer i pojawię się, bo mam nadzieję, że się pojawię tutaj, w tym miejscu. Jeżeli nie, no to będzie mały problem, ale jeżeli powinienem się pojawić właśnie tutaj w tym zamku i będę mógł na przykład porozmawiać z tym gościem, no to może się okazać, że na przykład będzie ten questik, uwaga, bo ja jeszcze żadnego nie pokonałem, patrzcie, progres i no właśnie, tam była informacja, że jeszcze nikogo nie pokonałem i o, okej, Urban roaming around, find him, capture, he was last seen near Hydra, a i Elite został pokonany, okej, oj, jest jakiś sposób, słuchajcie, możecie mi napisać, czy jest jakiś sposób na tych elitarnych piratów, czy po prostu trzeba skakać między serwerami. Mamy informację, że na przykład, o, jest chwila, wiecie co, ja sobie zmienię serwer, bo chciałbym chociaż jednego elitarnego pirata pokonać, bo bardzo mnie ciekawi, jak to wygląda. Jedyną rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest po prostu wykupienie prywatnego serwera, ale musi być jakiś inny sposób, o którym może nikt nie wie, albo bardzo mało osób wie, właśnie na pokonanie tych elitarnych piratów, tak żeby nikt nam po prostu nie przeszkadzał, no bo tutaj jest serwer pełen i zobaczymy, czy... A, tylko że boty są. Ajajaj, no właśnie. Zdałem sobie sprawę, że najprawdopodobniej, jeżeli są cheaterzy na serwerze, no to oni będą polowali na to. No bo z cheaterami jest mały, znaczy mały, jest ogromny problem. Ja mówię, tyle tych cheaterów spotkałem i dopiero teraz rozumiem, o co naprawdę chodzi, ale no chciałbym chociaż jednego elitarnego pirata pokonać. Uwaga, może to będzie teraz? Proszę, 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 i... O, okej, Diablo Floating Turtle. Dobra, dobra, dobra. Czyli musimy wrócić na tą wyspę, na której byliśmy i mamy teraz Defeat Diablo i on gdzieś jest na... A, na tej wyspie. I myślałem, że będę musiał go długo szukać. Okazuje się, że jest przede mną dosłownie obok wejścia na tą wyspę. A w ogóle się okazuje, że jest naprawdę dużo lokacji. Jak sobie wpisałem teraz filmik, gdzie po prostu na tej wyspie są, jest lokalizacja tego, tego bossa, no to okazuje się, że tak jak mówiłem, no jest dużo miejsc, także pokonajmy go. Pyk, 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 pyk. Wydaje mi się, że nie będzie trudny, no bo on ma 1750 poziom, ale ciekawi mnie po pierwsze, ile kasy za niego dostanę, to jest w sumie najważniejsze, i czy dostanę z niego jakiś przedmiot. The present event will start in 10 minutes. Head zone to the event island. Okej. Dobra, czyli musimy udać się teraz na wyspę eventową z jakimiś prezentami. Longma boss. Tego bossa w ogóle nie biłem ani razu. Ale dobra, ten event jest powiązany jeszcze ze świętami. Bardzo możliwe, że jak wy oglądacie ten film, to już tego eventu nie ma. No bo nagrywam, tak jak mówiłem, to zaraz po świętach, a mamy jeszcze chyba do wyrzucenia jeden odcinek albo dwa z BloxFruits, więc co, idziemy na tą wyspę, zobaczymy, o co chodzi i nawet nie wiem, ile kasy dostałem, ale wydaje mi się, że to nie było jakieś dużo. No i dobra, jestem na wyspie eventowej, i za 7 minut tutaj coś będzie, widzę, że gościu Makitsune, tak, i to jest safe zone, a chciałem powiedzieć, podejdźmy do niego, żeby mnie załatwił, żebym miał już to z głowy. Okej, także 7 minut sobie poczekamy. Podobno tutaj coś jeszcze miało być w rodzaju takich cukierków, czy coś w tym stylu. O, może z tobą ja muszę porozmawiać? Santa Claus, wesołych świąt, no już jest po świętach, czy chcesz jakiejś limitowanej temy? O, mam 0 cukierków, także jak widzicie, kompletnie jakby się tym nie zajmowałem i nie wiem, co tutaj jest. Weźmy sobie, załatwimy takiego gościa. Nie wiem, czy po prostu na przykład z niego leci jeden cukierek i tak to będzie wyglądało, bo w sumie przez te 7 minut może... Okej, nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie tutaj miało działać. I tu chyba będzie coś takiego, że za te 6 minut dostaniemy jakiś owoc losowy? Może? O, Candy Cane Quest Giver. Candy Pirate. Nie, to, czy to jest to? Tak. W sumie nie wiem, czy to jest ten eventowy, czy to jest zwykły. Tutaj widzę, że jakiś dziwny nick jest. Jak widzę dziwne niki, od razu mam w głowie, okej, to jest na pewno cheater. Dobra, pójdziemy sobie tutaj. Ciao, co oni piszą w ogóle? Nie wiem, co to jest za język, przepraszam. Ale no, widzę, że tutaj ekipa się zbiera. Greedy Elf. Ty, może to jest ten Greedy Elf. Czy masz jakieś cukierki dla mnie? Może? Nie mam żadnych cukierków. I te cukierki mogę na fragmenty wymieniać. Nie wiem, czy to jest jakby użyteczne jakoś, ale chcę wykonać jednego questa i zobaczyć po prostu, czy może na przykład za tego questa dostanę tutaj. Oj, przypominam sobie, jak ekspiłem jeszcze paręnaście dni temu na tym miejscu, czyli 2 te spociki, cyk, no ale już jest maksymalny poziom, więc cel udało się osiągnąć, fajnie. Tylko że zastanawiam się, kiedy będzie kolejny update, w którym zwiększą poziom trudności. Ja będę musiał przeanalizować wszystkie te update'y, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, no bo ostatnio dostaliśmy właśnie Kitsune owoc i w sumie chyba nic się nie zmieniło. Teraz był event świąteczny i to jest część pierwsza, i właśnie wprowadzili tego tyranozaura i pewnie coś za niedługo jeszcze będzie. No nie wiem, trzeba będzie po prostu poczekać, jak to wygląda. I quest complete, no nie widzę żadnych cukierków, także bardzo możliwe, że już nie można wykonać tego questa. I tutaj małe sprostowanie, cukierki dostajemy na naszej najlepszej wyspie, czyli w moim przypadku będzie to Tiki Island, a nie tutaj na tej świątecznej. Dobra, za 10 sekund rozpocznie się event i chyba chodzi o to, że będzie tutaj duży prezent, który musimy zniszczyć i każda osoba biorąca udział w tym evencie dostanie losowy owoc i jest mała szansa na coś jeszcze, także zaraz zobaczymy. Musimy po prostu bić w ten owoc, znaczy bić w ten prezent i tak naprawdę o to chodzi. Czekaj, nie za bardzo rozumiem, czy mamy już bić, czy co? Starting, startuje i gdzie jest ten prezent? Już? Ty, mam prezent, dostałem rzeczywiście. A gdzie jest mój? Otwieram prezent. Nie otworzyłem twojego prezentu. Ty, gdzie jest mój? Nie ma mojego prezentu? Oni dostali fajne owoce, a ja? Przecież biłem w to. Czy coś się popsuło? Czy jestem jedyną osobą, która nie dostała tutaj prezentu? Chwila, może gdzieś on się tutaj ukrył. Nie, mam Ghost Fruit, sorry, nie zauważyłem. No to mam owoc, Ghost Fruit, czyli rozumiem, że co ile, starting, zaraz zobaczę co ile ten event jest, ale jeżeli on będzie tam na przykład co parę godzin, no to wiecie, wejść sobie tutaj albo nawet zapisać sobie home pointa w tym miejscu, o Falcon Fruit, ja chyba nie mogę go sobie dać, store, cyk, no właśnie nie mam, no to weźmy go sobie tutaj, czyli leżą jakieś owoce, w sumie to jest bardzo fajny sposób na ogarnięcie sobie owoców. W tym sensie takich do robienia rajdów i tak dalej. I za 58 minut, czyli co godzinę, czekajcie, jak to nagrywam, jest 11, czyli o 12 będzie kolejny evencik. Okej, dobra, to już wiem, co będę tutaj na pewno robił. Wezmę sobie, wyrzucę ten owoc. Dobra, już rozumiem, o co chodzi. Także możecie być pewni, że no będę po prostu grindował te owoce teraz. Bo to trzeba wykorzystać. Biorę sobie, nawet zapisuję tutaj spawn pointa. I teraz, żeby nie było, idziemy 945, znaczy mam 945 tysięcy, idziemy kupić owoc i liczymy na to, że to będzie tyranozaur, a jeżeli nie, no to wiadomo, zawsze można... Oj, dobra, HP zacząłem tracić. Zawsze można liczyć na to, że tutaj z tego eventu dostanę. To by było całkiem fajne. Najlepsze w ogóle byłoby to, gdyby ktoś na przykład miał już Kitsune i wypadłby mu drugi Kitsune, no to on raczej nie doniesie tego owocu. Chyba że ma zapisanego spawn pointa albo ma owoc portal, to wtedy... Nie, z drugiej strony możliwe, że da się kupić na przykład, czekajcie, za Robuxy, że masz więcej tych. Mythical Scrolls, Money, Dark Play... nie wiem, czy jest. Okej, czyli można za 400 Robuxów sobie to kupić, czyli że masz po prostu więcej owoców, ale co? Lecimy na tą wyspę podstawową i liczymy na to, że dostanę coś fajnego. I na początku zobaczmy, jakie owoce tutaj można kupić i mamy Dragon in Progress? Nie wiem, o co chodzi, że... Nie ma tego, jest, będzie za chwilę w sklepie dostępny, nie rozumiem. Wiem, że chyba w ogóle owoc smoka ma dostać reworka, coś mi się rzuciło właśnie w oczy, jakiś taki newsik, ale nie wiem, czy to jest prawda. I uwaga, czas, ile wydaje już? 407 tysięcy na jakiś losowy owoc i uwaga, jest to Smoke Fruit! No niestety nie jest to tyranozaur, którego chciałem, nie jest to Kitsune, ale mamy przynajmniej Smoke Fruita, także słuchajcie. Ja wam dziękuję za uwagę, będę grindował sobie te owoce, nawet od razu się tam przeniosę, żebym miał o wiele szybciej po prostu do tego eventu i pewnie w kolejnym odcinku powiem i pokażę wam, co udało mi się zebrać.